Mężczyzna rzucił się do wody. Tak pokonał granicę z Białorusią. Polsko-białoruska granica. Migrant rzucił się do wody. Tak pokonał granicę z Białorusią. Wciąż niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby 12 osób próbowało nielegalnie wejść na terytorium Polski, podała Straż Graniczna. Jeden z migrantów przedostał się na polską stronę, przepływając w pław rzekę Świsłocz. Jak podała Straż Graniczna na Twitterze, wśród zatrzymanych w środę cudzoziemców byli obywatele m.in. Erytrei, Kamerunu, Indii. Do prób przekroczenia granicy z Polską doszło na terenie ochranianym przez placówki SG w Narewce, Mielniku, Lipsku i Bobrownikach. Jeden z migrantów, obywatel Senegalu, przedostał się na stronę polską wpław przez rzekę Świsłocz, podała Straż Graniczna. Do zdarzenia doszło na terenie działania SG w Bobrownikach. Więcej szczegółów nie podano. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy trwa przynajmniej od jesieni ubiegłego roku. Wówczas przywódca białoruskiego reżimu Aleksandr Łukaszenka oficjalnie zapowiedział, że jego kraj zmienia swoją politykę na granicy. Mińsk przestał przestrzegać umowy o readmisji, to znaczy, że strona białoruska nie przyjmuje na swoje terytorium odsyłanych osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Od Straży Granicznej interia.pl słyszała jeszcze we wrześniu 2021 roku, że problem istnieje, już od jakiegoś czasu. Wprowadzacie sankcje przeciwko nam, a chcecie, żebyśmy bronili waszej granicy. Białoruś uczciwie wykonywała swą misję w kwestii granic, dopóki Zachód nie podjął prób obalania rządu w Mińsku, mówił na początku września zachodnim dziennikarzom Łukaszenka. Zaczęło dochodzić do prób masowego nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. W dramatycznej sytuacji znalazły się osoby, które próbowały wejść na terytorium Polski, w tym kobiety i dzieci, nieraz przymuszane przez służby białoruskie do przechodzenia przez granicę, a przez polską stronę odsyłane do kraju, z którego weszły na terytorium Polski. Straż Graniczna niejednokrotnie informowała też o atakach ze strony białoruskich służb, które obrzucają polskich pograniczników kamieniami. Zapora na granicy. W związku z kryzysową sytuacją na granicy polskie władze podjęły decyzję o budowie zapory wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Jak informuje SG, przęsła ustawione są na długości ok. 150 km łącznie. Zapora ma mieć 186 km. Trwają odbiory techniczne ukończonych odcinków. Do 30 czerwca 2022 rok. Obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 rok. Do 1 marca 2022 rok. Od 1 lipca w Podlaskiem, zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez wojewodę podlaskiego, będzie obowiązywał czasowy zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy państwowej z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał do 15 września.